Witam z tej strony na pomoc brodaczowi. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego pasjonującego filmiku na tym kanale. A dzisiaj omówię CD LEGO Creator o numerze katalogowym 40519. Jest to pocztówka z Nowego Jorku, przedstawiająca panoramę Nowego Jorku, ładna chmurka, ładna flaga, która jest nad drukiem, ładna statua wolności, tu taka mała taksóweczka, most. A jak prezentuje się opakowanie z tyłu? Mamy przedstawioną taksówkę z LEGO Creator, która była setem 40468. Mamy budynki, mamy naszą mini miniaturową taksóweczkę. No i mamy tu statuę wolności 1:1. Zatem zobaczymy, co w opakowaniu się znalazło. Oczywiście plomby sobie wcześniej już naciąłem, żeby nie było problemu teraz z nimi. Jeden woreczek, drugi woreczek, trzeci woreczek. Oprócz tego worka z płótkami zostały woreczki ponumerowane, czyli pierwszy woreczek, drugi woreczek, drugi woreczek, nie, czwarty worek ogólnie. No i piąty worek. Chociaż nie wiem, czemu są aż trzy dwójki, no ale trudno. No i to, czego się obawiam, czyli naklejki. O, arkusz pogięty cały. Nic. Mówi się, trudno, żyje się dalej. No, ten jest w miarę. No i niestety instrukcja, która też nie jest. No, przemilczę. Może uda mi się ją naprostować jakoś. Tu sobie odłożę na bok karton, czego wy nie widzicie. Naszą pocztówkę budujemy. O, jeszcze z tyłu widzę reklamy. Tu nasza pocztówka. Tu inna pocztówka. Wszystkie oczywiście sety są dostępne. Naszą pocztówkę budujemy w 79 krokach. Zatem ja zabieram się za składania, a my widzimy się za chwilę. Okej, już jestem po budowie jednej z kilku pocztówek. Dostajemy i pocztówka prezentuje się następująco. Jest bardzo ładna, najfajniejsza z serii tych pocztówek. Ja uważam, ma ładnego tajla. Szkoda, że to nie jest nadruk, tylko naklejka z napisem New York. Ta flaga, która powiewa, jest nadrukiem. Tu niestety naklejki, wszystkie te pięterka od wieżowców, co widzimy.
jako jedyna z pocztówek zawiera w sobie mi figurkę takiej statuły wolności. Bardzo ładnie, tylko szkoda, że ten tajl nie jest nadrukowany, ale w ogóle minifigurka jest bardzo ładna, szczegółowe nadruki posiada, bardzo mi się podoba ta pocztówka. Oczywiście w mikroskali wszystko, wszystkie drzewa, stateczek, tu widzimy żółtą taksówkę. W oddali wygląda, jakby były wieżowce. Budował się przyjemnie, aczkolwiek nie obyło się bez przygody. Przy budowie tego wieżowca myślałem, że zgubiłem elementy. No i niestety zeszło mi trochę na poszukiwaniu ich, ale okazało się po spojrzeniu w instrukcję, że te elementy nie są potrzebne. Także ja dziękuję bardzo za obejrzenie i życzę znośnego. Cześć!